Obraz tygodnia, czyli co i dlaczego warto mieć w domu. Dzisiaj chcę Wam przedstawić obraz opowiadający małe historie małych rzeczy. Jest to obraz olejny o wymiarach 50x60 cm, utrzymany w chłodnej tonacji, nie pozbawiony jednak żywych akcentów. Na pierwszym planie widzimy dość nietypowy podmiot malarskiej inspiracji, mianowicie żelazka, a dokładniej dwa żelazka. Dwa stare żelazka, prawdopodobnie nieużywane, a na pewno nieużywane w momencie przedstawionym na obrazie. W każdym razie nie do prasowania. Pomiędzy nimi nawiązuje się specyficzna relacja. Żelazko z turkusową rączką znajduje się wyżej, na jakimś postumencie. Być może zasłużyło na to ciężką pracą, a być może tylko głosiło odpowiednie hasła w odpowiednim czasie. Drugie żelazko, z czerwoną rączką, jest jakby niżej, jakby bardziej w głębi, a jednak to ono ma duszę. Oczywiście metaforyczną duszę, bo jak widać, oba żelazka są elektryczne. Żelazko z duszą i czerwoną rączką jest w centrum świata. Widać po nim, że rządzi obydwiema miskami. Ale nie jest to tyran. O nie! Czerwone żelazko to dobry pan. Pełen empatii, wspierający, ale potrafiący przywrócić towarzystwo do pionu, gdy zajdzie taka potrzeba. Widać, że miski czują się przy nim swobodnie. Nie wstydzą się pokazania swego wnętrza. A przecież każdy wie, co się może kryć we wnętrzu miski. Nawet potworności. Miski nie krępują się też okazywania przy żelazku drobnych czułości pomiędzy sobą. Jasna, delikatna i wrażliwa, pomimo swych potężnych rozmiarów, ociera się krawędzią o miskę ciemną. Nie wiemy, czy ten malinowy kolor ciemniejszej miski jest naturalny, czy może właśnie wynika z tego subtelnego dotyku. Jednak nie ma w tym nic z wulgarności. Ta scena tchnie młodzieńczym romantyzmem, choć miski na młodzieniaszków nie wyglądają. Ale przecież wiadomo, że różne nietypowe elementy dekoracyjne, na przykład tężnie, potrafią rozpalić ogień nawet w tych, którzy wyglądają na atestowanych w niepalności. Mamy już jasność co do wykluwających się uczuć pomiędzy miskami, wróćmy zatem do żelazek. Żelazko z turkusową rączką, pomimo swego postumentu i pierwszego planu, wcale nie wydaje się ważniejsze. Ani od żelazka z czerwoną rączką, ani od misek, ani nawet od tła, które swym rytmem i kontrastem zdaje się krzyczeć: tu też jest życie, tu też się wiele dzieje, nie wiesz, kim chcesz zostać po maturze, zostań tłem! Tak, nasze pierwszoplanowe żelazko z postumentu odseparowało się od codzienności, żeby nie pobrudzić stopy, jednak straciło prawdziwe życie. Straciło emocje, przeżycia, przygody, troskę o najbliższych, stres egzaminacyjny i dumę z pokonania rotawirusa. Jest na pierwszym planie, lecz dla kogo? Chyba jeno dla tych gołębi, co przylecą, usiądą i napaskudzą, jak na każdy inny pomnik. Obraz poruszający. Proste symbole, mali bohaterowie, zwykłe życie. Polecam powiesić z dala od okien. Z dala od gołębi. Szczegóły, subskrypcja i wielka sztuka na stronie obraztygodnia.pl.